Stonowany kolorystycznie, świetnie zmontowany i klimatyczny. Tak prezentuje się najnowszy zwiastun trybu wieloosobowego gry Battlefield 5. Wersja beta da nam możliwość wypróbowania nowych opcji budowania fortyfikacji. Nie pozwoli jednak na personalizowanie wizualne pojazdów. Co łączy mapę przeprawa przez Sekwane z Battlefield 3 z mapą Rotterdam dla Battlefield 5? A także tryb Royal oraz diametralnie różniące się klimatem dwie wersje mapy Rotterdam zaprezentowano również na zwiastunie. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mestre i po krótkiej urlopowej przerwie zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Battlefield Express. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od niezwykle ciekawej informacji, która myślę, że zainteresuje szczególnie wszystkich tych graczy, których ulubioną mapą w Battlefield 3 była ta kryjąca się pod nazwą przeprawa przez Sekwane. Jak się okazuje i co zresztą potwierdzili oficjalnie sami deweloperzy, przy projektowaniu rozgrywki i ogólnie lokacji na mapie Rotterdam w Battlefield 5 inspirowano się rozwiązaniami pochodzącymi właśnie z mapy przeprawa przez Sekwane. Okej, ale co wyróżnia tę mapę na tle innych? Choć twórcy nie zdradzili nam, jakie dokładnie elementy zostały zaczerpnięte z pierwowzoru, to domyśleć się możemy tylko, iż będziemy mieli do czynienia z bardzo podobnym rozłożeniem sił obu stron konfliktu. Przypomnę tylko, że mapa przeprawa przez Sekwane w Battlefield 3 jest mapą miejską, gdzie do ostrej wymiany ognia dochodzi w wąskich uliczkach, a szczególnie w rejonie mostu dzielącego ją na dwie równe części. Podobnie ma być z mapą Rotterdam. Twórcy, wzorując się jednak na mapie z Battlefield 3, postawili w tym wypadku na intensywną walkę piechoty, gdzie zmuszeni będziemy walczyć o każde pomieszczenie i każdą ulicę. Rozgrywka ma być intensywna, a zdobycie kolejnych punktów bardzo trudne. Jak dokładnie będzie to wyglądało w rzeczywistości? Zobaczymy już wkrótce, bowiem na targach Gamescom, które odbędą się od 21 do 25 sierpnia. To właśnie tam zaprezentowany zostanie nam gameplay pochodzący z jednej z wersji tej mapy. Dlaczego powiedziałem z jednej z wersji tej mapy? Cóż, z tym wiąże się kolejna wiadomość. Jak się okazuje, studio DICE przygotowało dwie diametralnie różniące się od siebie wersje mapy Rotterdam. Jedna będzie przedstawiała miasto podczas pierwszej fazy ataku, a więc nie będzie ono nosiło początkowo żadnych śladów walk. Podziwiać będziemy mogli piękną architekturę tego słynnego miasta, a widoków rodem z pocztówki również nie zabraknie. Druga natomiast wersja tej mapy, nosząca nazwę Devastation, to już zupełnie inny klimat i charakter prowadzonych walk. Wcześniejsze piękne miasto zostaje zamienione podczas bombardowania w jedno wielkie gruzowisko, a mapa nabiera ponurego i ciężkiego klimatu. Osobiście mam nadzieję, że w grze więcej znajdzie się tego typu rozwiązań, które jakby nie było pozwolą nieco bardziej zaangażować się w rozgrywkę i mocniej chłonąć atmosferę tamtego okrutnego okresu. Warto zaznaczyć, że będą to dwie osobne mapy, a nie jak sugeruje zwiastun jedna zmieniająca się po eksplozji rakiety V1, a więc czegoś na wzór Levolution z Battlefield 4. Ciekawostką z końcówki zwiastuna jest oczywiście pewnego rodzaju zajawka trybu Royal, jaki pojawić ma się w grze Battlefield 5. Choć nie jestem jakimś wielkim fanem tego typu rozwiązań, to muszę przyznać, że to, co zobaczyłem na trailerze, dosyć mocno mnie zaciekawiło. Fajnie tutaj wpisuje się w klimat zacieśniający się okrąg ognia, którego zadaniem jest zmuszenie nas do ciągłego bycia w ruchu i zmierzania do centrum rozgrywki. Martwi mnie tylko obecność ciężkiego sprzętu w tej formie rozgrywki, ponieważ siedząc za sterami przykładowo Tygrysa w decydującej fazie rozgrywki będziemy mieli ogromną przewagę nad innymi. Być może twórcy jakoś rozwiązali ten problem, ale jeśli o mnie chodzi, to wolałbym, aby dostępne były wyłącznie pojazdy transportowe. Kolejna sprawa, o której chciałbym Wam opowiedzieć i na którą chciałbym zwrócić szczególnie uwagę, to projekt i wykonanie pod względem artystycznym oraz technicznym tego zwiastuna.
Moim zdaniem, mimo iż twórcy twardo szli w zaparte i początkowo usilnie próbowali trzymać się dosyć dziwnej, jak dla mnie, tęczowej stylistyki, najnowszej, drugowojennej, jakby nie było, produkcji, to wszystko wskazuje na to, iż ugięli się pod naporem negatywnych opinii. Zwróćcie uwagę na mocno stonowane kolory i bardziej realistyczną pod tym względem oprawę graficzną. Mało tego, rzućmy sobie okiem na małe porównanie najnowszego oraz pierwszego, na którego spadła ogromna fala krytyki. Jeśli o mnie chodzi, to właśnie tak powinien wyglądać pierwszy materiał. Świetnie wyreżyserowany, ukazujący samą esencję battlefieldowej rozgrywki, a w tle słychać klimatyczną muzykę mieszającą się z odgłosami wystrzałów z ciężkich dział czołgowych. Genialne połączenie, które przypomina mi pod tym względem pierwsze materiały stworzone na potrzeby gry Battlefield 1. Osobiście mam nadzieję, że tego typu projekt gry będzie od teraz promowany, a twórcy w finalnej wersji zrezygnują z tej Fortnite'owej, jakby nie było, stylistyki. Ciekawostką, jaką możemy tu zauważyć przy okazji, to mapy pustynne. Jak informują twórcy, w grze na premierę dostępne będą dwie północnoafrykańskie mapy, z których jedna będzie nosiła nazwę Hamada. Zlokalizowana ona będzie w rejonie pomiędzy Libią a Egiptem, a twórcy inspirowali się tu wydarzeniami z lat 1941-1942. Jeśli to prawda, to mamy tu pewną drobną nieścisłość, a bardziej ciekawostkę. Ponieważ pierwszy prototyp Sturmtigera, pokazanego na zwiastunie, powstał dopiero w 1943 roku i wywarł ogromne wrażenie na Adolfie Hitlerze. Wkrótce zbudowano około 18 takich maszyn wyłącznie na podwoziu uszkodzonych tygrysów, a części z nich wysłano do walk z Polakami. To właśnie warszawscy powstańcy jako pierwsi starli się z tymi przerażającymi maszynami, które stworzone zostały w jednym celu. Niszczenia umocnień i walki w mieście. Jednak szerzej opowiem wam o tych niezwykle groźnych maszynach dopiero po premierze gry. Ostatnia już wiadomość dotyczy otwartej bety gry Battlefield 5, która zaplanowana jest na wrzesień. Jak się okazuje, studio DICE postanowiło zwiększyć możliwości, jeśli chodzi o budowanie fortyfikacji. I podczas bety będziemy mogli zobaczyć to, co do tej pory nie zostało jeszcze pokazane. Niestety, nie wiemy na ten moment, co dokładnie będzie można budować bądź modyfikować, jednak widać, że firma Electronic Arts ponownie próbuje przykuć naszą uwagę, co po wyjątkowo kiepskiej kampanii marketingowej i samej postawie firmy jest wyjątkowo trudne. Nie pomaga tu przy okazji fakt, że wszelkie modyfikacje wizualne pojazdów, owszem, zgodnie z zapowiedzią w grze się pojawią, ale dopiero jakiś czas po premierze. Zresztą gra pod względem stylistyki, zbudowanej wokół niej kampanii marketingowej i całej otoczki, jest tematem na zupełnie inny już odcinek. Okej, z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę, dajcie znać, co wy myślicie na ten temat. I do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.